Cześć kochani. Dawno się nie widzieliśmy, co? Stwierdziłam, że może spróbuję coś sklecić dla was. Chociaż nie wiem, czy to będzie jakoś bardzo ciekawe. Bo no nie mam co nagrywać. Wiecie, chcę wam nagrywać radosne chwile. A nie jakieś takie, wiecie, nudne czy smutne, tak? Żyję. To jest najważniejsze, żyję. Przedwczoraj kupiłam sobie nową zabawkę. Tak. I właśnie zrobiłam sobie przerwę, bo czyszczę octem. I mi to nie wychodzi w ogóle. Nie chcę w ogóle ten kamień zejść. No ale czyszczę. Najważniejsze, że żyję. Pokażę wam, jak będę robić to akwarium, więc to będzie na pewno długo nagrywany vlog. Też no, nie będę was zanudzać byle rozmową ze mną o niczym. Tak samo wiem, że ten film będą oglądać osoby, które nie chcą, żeby ten film oglądała, a jednak oglądają. Nie mówię tu Radku, żeby ktoś myślał, Radek, jeśli chce, niech ogląda, ja go serdecznie pozdrawiam. Chodzi o kogoś innego. Tak, bo wiem, że on ten ktoś się przyznał, że ogląda, więc jak zobaczy, że nagrałam coś, to pewnie oglądnie. Druga osoba obieca, że nie będzie oglądać, ale wiem, że jest dość mocnym kłamcą, więc będzie oglądać na pewno. U mnie wszystko dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze. To się wyklaruje, myślę, że przez najbliższe parę tygodni. Co i jak wyjdzie. Fifka też żyje. Tak, Fifka? O, tam mam tło. Do akwarium, bo moja mała jeszcze żyje. No, ale na razie robię. Dobra, kończę, biorę się dalej do pracy, bo dzisiaj po południu. A może sprzed 12. Jak Państwo słyszeli, 2 godzin jest zablokowana. Cześć, tak, słucham o zakupiance i właśnie mówili o białym Dunajcu i przypomniał mi się ktoś. Tak, nagrywamy następną część. Postanowiłam, że dzisiaj mam coś nagrać, mimo że jest po 13. Ja już zdążyłam być i nagrać. I co? I umyć skodzinkę? Tak. Pamiętacie, jak mówiłam wam, że zakładam akwarium? Już mam, tylko jeszcze zgaszone światło. Ale już coś jest. Tak. Potem wam pokażę, jak zaświecę światło. To moje akwarium oczywiście dalej jest. To są małe rybki. To, co dostałam od kolegi. A tutaj mam moje. Właśnie jest już po pierwszej. Będę robić obiad powoli. Niezdrowy zbyt, nie? Ale dzisiaj mogę sobie pozwolić na przyjemności. Wolny mam, wiecie? I chcę nagrać tak, żeby dzisiaj nagrać tego vloga, żeby go złożyć. Więc troszkę ponagrywamy, co? Zrobimy obiad. Tak. Mam nadzieję, że tęskniliście tak, jak ja tęskniłam. Ale naprawdę nie miałam co za bardzo nagrywać. A po drugie, wiem, że to ogląda pewna osoba, którą prosiłam, żeby nie oglądała, a ona i tak ogląda wieczorami, zamiast iść spać, tak, zamiast iść spać, bo wstaje wcześniej w nocy, późno w nocy, to oglądał. Dobra, to ja się biorę za obiad, ja się do was potem odezwę, pokażę wam moje piękne akwarium. Aha, jakbyście tak pytali, to Fifusia ma się dobrze, tak Fifko? Się. Ma nowy telewizor. Taki piękny tu. W HD. Ja właśnie sobie robię ten obiad. I tyle. Mam dzisiaj wolne i moim dzisiaj numerem 1, co miałam zrobić, to umyć Skodę. A skończyło się tak, że umyłam nie dość, że Skodę, to jeszcze drugie auto też umyłam. Znaczy ja nie myłam, ja odkurzałam. Tak, ale lubię odkurzać auta, więc ja Skodę miałam czystą, tylko teraz chciałam sobie wiedzieć, co do odkurzać, bo mi się wczoraj posypało. O, Fifutka. Fifcia. Nie. Heju. O, dzień dobry. Jaka ty dzisiaj fotogeniczna. Taka jesteś? No, o Fifkę też się pytaliście. Więc Fifka się ma bardzo dobrze. Czasami myślę, że za dobrze.
No, dobra, zjem obiad, to się odezwę. Cześć kochani, to znowu ja. Tak. To będzie bardzo, bardzo dziwny vlog, ponieważ vlog z paru tygodni. Tak. Dzisiaj mamy już 11 listopada. Dnia podległości. Ja wczoraj troszkę się pobawiłam, bo potrzebowałam tego. Teraz już jest po prawie 14, więc stwierdziłam, że już mogę wsiąść w samochód. I jadę. Jadę do... Znaczy, no nie rodziców, bo rodzice są w górach. A ja jadę do siostry, bo szwagier robi jej przyjęcie urodzinowe, niespodzianka. Więc jadę do nich na obiadek. Trochę zimno. Jadę do nich na obiadek i... no i tyle. Rybki moje żyją, bardzo się cieszę. U mnie wszystko okej. Okay. Jak to po japońsku. Nagrałam troszeczkę burzy dzisiaj u siostry, dlatego się postanowiłam teraz odezwać, bo już jestem za Krakowem, więc już troszkę jadę, ale stwierdziłam, że skoro do siostry, to może mi się coś uda nagrać, co tam się dzieje, żeby jakoś skracić tego parominutowego vloga, żebyście mieli co oglądać. Tak, coś mi tu wyszło. Jakaś masakra. I z drapami, i oczywiście pan drapie i następnym przedmiotem. No. Kończę, myszko. Myszko. Dobra, kończę to zwłaszcza teraz, jak będę na miejscu, będę jechać, bo muzyka nie musi iść, bo ja nie umiem jeździć bez muzyki. Odezwałam się zaraz po... Czekajcie, muszę SMS-a odebrać. Cześć! Nie odebrałam, nie odezwałam się, nie odebrałam. Nie odezwałam się do was zaraz po obiedzie. Wtedy... Tak to jest właśnie z moim nagrywaniem. Dlatego to jest takie dość skoczne i nie wiadomo z którego dnia, to chyba nagrywałam z ponad tydzień temu. Jak nie dwa. Bo tak naprawdę nie mam co nagrywać, powiem wam szczerze. Dlatego tak nie nagrywam, bo... No co wam mam pokazać, jak siedzę w domu, jak jadę do pracy. Jeśli chcecie takie vlogi, nawet takie najzwyklejsze, no to dajcie znać, bo bardzo dużo was się do mnie odzywa. Dzisiaj właśnie do nagrania tej części vloga, tej kończącej, zmobilizowała mnie Patrycja. Pati, pozdrawiam cię, bo też pisała, że czeka na film ode mnie. Pytała się, czy będzie vlogmas. Vlogmasa u mnie nie będzie, nigdy u mnie nie było vlogmasa, bo jak wiecie, ja w pracy mam wtedy zapier. No i nie mam, mogę nagrywać, po prostu postarać się, obiecać wam, że będę nagrywać codziennie cokolwiek. I... nie, dobra, bo to SMS znów. I... kurczę, poczekajcie, bo chyba ktoś nie umie pisać w jednym SMS-ie, tylko 10. I składać, tak? Bo wiadomo, że będzie coś z Mikołaja, ze świąt. Więc jeśli chcecie, dajcie znać, to mogę wam po prostu sklecać co parę dni byłby film z grudnia, co u mnie. Krótkie urywki. I wtedy obiecuję, żebym się od pierwszego zmobilizowała i nagrywałabym codziennie wam film. Chociaż po troszkę. Co u mnie, jak u mnie, co robię i dlaczego robię. Także dajcie mi znać pod tym filmem, jeśli chcecie, żebym nagrywała takie właśnie codzienne rzeczy w grudniu, bo to już od soboty się zaczyna, więc ja się muszę zmobilizować, żeby dzisiaj ten film złożyć. A mam wolne, tylko wyglądam jak wyglądam, bo się źle czuję. Nie spałam do 5:00. Nie no, po 4:00, przed 5:00 poszłam spać. Wstałam po 9:00. No i źle się czuję. Zatoki mnie znów siadły. I wiecie jak to jest, w tej dziurce Sahara, a w tej to no nie, Niagara. Masakra jest. I taka jestem troszkę rozbita. Za chwilę idę się wymyć i herbatkę mam ciepłą, chociaż tyle.
Zaraz idę się wykąpać i nawet się dzisiaj nie maluję. I idę ubrać się ciepło, złożyć film i jakoś dożyć. Dobrze, że wolne. Także, mili moi, kochani, dajcie znać, czy chcecie taki niby vlogmas, czyli po prostu tak jak w tamtym roku robiłam coś podobnego, że codziennie będę coś nagrywać. Wtedy się zmobilizuję i będzie codziennie coś nagrane, a co parę dni będę dodawać. Trzymajcie się słodko. Już chcę wrócić do nagrywania. Jeśli chcecie takie nudne vlogi ode mnie, no to dajcie znać, to będą po prostu takie nudne vlogi, bo ja nie nagrywam, bo nie mam co nagrywać. Nudne rzeczy, że siedzę w domu, że jadę do pracy. No. I tyle. Buziaki. Dajcie znać mi pod tym filmem.